Dzień dobry. Szanowni Państwo, jest mi serdecznie miło powitać Państwa na inauguracyjnym koncercie Festiwalu Fonie Lublina, edycja 2021. Co oczywiste, nie możemy jeszcze spotkać się na żywo, dlatego proponujemy Państwu wieczór inauguracyjny w formie rejestracji audio-wideo pierwszego z koncertów festiwalowych. Zanim rozpoczniemy, pragnę serdecznie podziękować partnerom i patronom medialnym, dzięki którym możemy się z Państwem spotykać. Do tych pierwszych należą Związek Artystów Wykonawców Stoart oraz Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Patronatem medialnym dzisiejszy koncert objęli Polskie Radio Lublin, Radio Centrum, Telewizja Polska TVP3 Lublin, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni i Lubelski Gość Niedzielny. Dzisiejszy koncert, Szanowni Państwo, to krótki przegląd kart muzyki rosyjskiej. Dwa cykle pieśni dwóch zupełnie różnych od siebie kompozytorów, pochodzące z dwóch jakże różnych od siebie epok. W części pierwszej usłyszą Państwo cykl pieśni i tańce śmierci Modesta Mussorgskiego. Oczywiście Mussorgskiego możemy widzieć jako jednego z czołowych kompozytorów europejskiego romantyzmu, tego, który ową romantyczność wyrazu i jej poetyckie inklinacje wyniósł na wyżyny sztuki europejskiej. Możemy również widzieć go jako jednego z twórców rosyjskiej muzyki narodowej. Możemy dzięki temu spoglądać na niego jak na obserwatora wszystkiego tego, co w społeczeństwie, historii, polityce działo się wokół niego. Jako romantyk z kolei głęboko przeżywał to, co osobiście otaczało jego losy, biografię i jego twórczość i przelewał to szczególnie w gatunkach takich jak liryka wokalna, która zawsze od XIX wieku była wyjątkowo intymną formą wypowiedzi na karty papieru nutowego. Pieśni i tańce śmierci. Z jednej strony to cykl, który pokazuje osobiste doświadczenia kompozytora, jak uważają badacze jego twórczości w latach 70., kiedy Mussorgski borykał się z przeżywaniem żałoby po bliskich mu osobach, kiedy odwrócili się od niego przyjaciele, nie tylko odczuwał cierpienie związane z ową żałobą, ale również samotność. Ta śmierć, którą Mussorgski stara się swoją muzyką zobrazować, pokazać, albo mówiąc lepiej, śmierć, którą stara się przybliżyć słuchaczowi, ma również swoje konotacje do kontekstu historyczno-politycznego. Cztery obrazy. Pierwszy dotyczący śmierci, która przychodzi do matki kołysającej swoje dziecko. To odniesienie do tego, jak wiele osób w XIX-wiecznej Rosji umierało jeszcze przed osiągnięciem wieku dojrzałego. Obraz drugi to serenada, w której śmierć przychodzi pod postacią kochanka do młodej dziewczyny. To oczywiście odniesienie do tego, jak wiele młodych, jeszcze niedojrzałych osób ponosiło wówczas śmierć. Obraz trzeci, nawiązujący zresztą do typowego ukraińsko-rosyjskiego tańca ludowego trepaka, obraz śmierci chłopa, który pijany zapada w sen zimą w lesie. Oczywiście odnosi się to do bezsensownej w oczach ówczesnych kompozytorów rosyjskich śmierci najniższych warstw społeczeństwa. I w końcu obraz czwarty to krytyka tego, co najsilniej zawładnęło nie tylko Rosją, ale w ogóle całą Europą w wieku XIX, to śmierć, która przychodzi pod postacią marszałka polowego na pole bitwy i wygrywa z obiema stronami konfliktu. W każdej z czterech pieśni Mussorgski wprowadza cytat, monodram pieśni, która zupełnie inaczej mówi do matki kołyszącej dziecko, zupełnie inaczej mówi do swojej potencjalnej kochanki, zupełnie inaczej uspokaja tego pijanego chłopa i zupełnie inaczej agituje
swoje zwycięstwo podczas okrążenia jednego z pola bitew. Co ciekawe, i choć badacze nie mają pojęcia dlaczego, Musorgski wykorzystał melodię polskiego hymnu, który w drugiej połowie XIX wieku pełnił funkcję hymnu narodowego, do tego, by na kanwie tej melodii opowiedzieć narrację śmierci zwyciężającej żołnierzy. Pieśni i tańce śmierci, do słów notabene krewnego Modesta Musorgskiego, Arsenija Goleszczyniewa Kutuzowa, kolejno Kołysanka, Serenada, Trepak i Marszałek Polowy wykonają dla Państwa w pierwszej części koncertu Ewa Biegas-Sopran. Przy fortepianie towarzyszył jej będzie Grzegorz Biegas.
Pion, no pielza, no pielza, to rugaj.
Thank you.
Cykl pieśni Modesta Mussorgskiego jest typowym przejawem romantycznego postrzegania twórczości, a także świata. Jego narodowy charakter nie wziął się tylko z potrzeby emancypacji twórczości narodowej, emancypacji potrzeby ludu, ale również z emancypacji romantycznej wolności, rozumianej zarówno jako wolność twórcza, jak i jako wolność społeczno-polityczna. I choć do czasów Dmitra Szostakowicza w Rosji zmieniło się wiele, zmienił się ten, który wolność ludu ograniczał, to potrzeba owa nadal, a być może i w szczególności, była ważną dla Szostakowicza i dla jego twórczości. Szostakowicz za ów oportunizm był krytykowany. Niemniej pamiętać warto, że ten oportunizm w ogóle pozwolił mu tworzyć, a jak wynika z relacji współczesnych mu obywateli i jego przyjaciół, pozwolił mu ujść przed reżimem dosłownie z życiem. W drugiej części koncertu wybrzmią jego satyry, obrazki z przeszłości do słów rosyjskiego satyryka, który miał wiele szczęścia, jako że udało mu się wyemigrować poza granice Związku Radzieckiego i tworzyć teksty oczywiście związane z krytyką socjalistycznego reżimu za zachodnią granicą imperium, do słów Saszy Czornego. Sasza Czorny napisał owe satyry jako krytykę tego, co aktualne. Szostakowicz nieco bał pisać się o swoim cyklu jako o tych dziełach, które dotyczą aktualiów, dlatego dopowiedział w tytule obrazki z przeszłości. Trudno jednak wyobrażać sobie, żeby ktokolwiek mógł wówczas interpretować je inaczej niż jako krytykę wobec aktualiów. W charakterystycznym dla siebie pastiszowym, humorystycznym i pełnym błyskotliwości stylu Szostakowicz opracowuje krytykę obyczajowości ówczesnego społeczeństwa. Pierwsza pieśń do krytyka to oczywiście krytyka pewnej egzaltacji i podporządkowywania się reżimowi krytyki artystycznej. Pieśń druga, Przebudzenie wiosny, to krytyka na romantyczne pojmowanie świata i życie pewną ułudą, co zresztą Szostakowicz zilustrował w tej pieśni, posługując się cytatem z pieśni Wody wiosenne. Część trzecia cyklu Potomkowie to najbardziej polityczna z pieśni, która odnosi się do krytyki społeczeństwa czekającego na lepsze czasy z nadzieją, że przyszłe pokolenia będą mogły żyć wolne. Część czwarta, Nieporozumienie, to krytyka na egzaltowane obyczaje kobiet z wyższych sfer, jak określił to poeta, zanim Szostakowicz, kobiet w wieku balzakowskim. Część piąta natomiast, posługująca się w tytule i we wstępie nawiązaniem do powieści Lwa Tołstoja, który tytuł zaczerpnął ze słynnej sonaty skrzypcowej Ludwika van Beethovena. Tematycznie sonata kreutzerowska Szostakowicza to pastisz na to, jak rozpoczynają się relacje międzyludzkie, relacje oparte tylko i wyłącznie na pociągu erotycznym. Dopowiedzeniem jest tutaj tytułowe nawiązanie do powieści Tołstoja i jej finał. Szanowni Państwo, druga część dzisiejszego koncertu i muzyka rosyjska wieku XX, jednego z absolutnie najbardziej mistrzowskich w swoim oportunizmie, a jednocześnie jednego z najbardziej pomysłowych kompozytorów tego czasu, Dmitra Szostakowicza. Cykl satyry, obrazki z przeszłości do słów Saszy Czornego w pięciu częściach. Część pierwsza do krytyka, część druga Przebudzenie wiosny, część trzecia Potomkowie, czwarta Nieporozumienie i piąta sonata kreutzerowska. Ponownie przed Państwem Ewa Biegas i Grzegorz Biegas.
Сказать, кто ли на весь,
Szanowni Państwo, koncert z kart muzyki rosyjskiej XIX i XX wieku. Modest Musorski i Dymitr Szostakowicz. Przed Państwem wystąpili Ewa Biegas i Grzegorz Biegas. Na koniec pragnę podziękować Państwu za uwagę i zapraszam do śledzenia już kolejnych planowanych dla Państwa koncertów na stronie internetowej www.fonielublina.pl oraz za pośrednictwem informacji od naszych patronów medialnych, czyli Polskiego Radio Lublin, Radio Centrum, Telewizji Polskiej TVP3 Lublin, Gościa Niedzielnego, Kuriera Lubelskiego i Dziennika Wschodniego. Tym samym w imieniu swoim, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski, artystów oraz partnerów Sto Artu i Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że zgodziliście się Państwo poświęcić swój czas, by odkryć karty wybrane oczywiście muzyki rosyjskiej i zapraszam na kolejne koncerty.